Cześć, witam Was w kolejnym odcinku poświęconym projektowi Tezos. Jest to już trzeci odcinek z playlisty, którą możecie znaleźć na moim kanale. Także serdecznie zapraszam do obejrzenia tego odcinku, w którym powiem parę słów, co nowego w tym projekcie się dzieje, na co warto zwrócić uwagę oraz może dlaczego warto tym projektem się zainteresować, jeśli ktoś wcześniej nawet o nim nie słyszał. Także zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Parę słów może najpierw o samym Tezosie, czym to jest. Tezos wyróżnia się przede wszystkim tym, że ma zaimplementowany governance, czyli zarządzanie całym protokołem on-chain, czyli wszystko jest wpisane w blockchain i wszystkie update'y, wszystkie zmiany całego protokołu odbywają się poprzez właśnie między innymi głosowanie organizowane na głównym protokole. Tezos jest platformą do smart kontraktów budowaną całkowicie od zera z ciekawym algorytmem uzyskiwania konsensusu Liquid Proof of Stake, wyróżniającym się między innymi tym od popularnego Delegated Proof of Stake, faktem, że delegacja tak naprawdę tutaj jest opcjonalna. Dużo osób tutaj inwestujących czy interesujących się Tezosem zastanawia się, jak wpłynie na wartość tokenów w przyszłości całkowity max supply tego tokenu, gdzie tutaj nie ma czegoś takiego jak max supply, także ten token economy jest dosyć specyficzny do tego projektu. Mamy 5,5% inflacji w tym projekcie. Jednak z racji tego, że protokół został zaimplementowany przez parę finansistów, ekonomistów, mamy tutaj do czynienia z pojęciem convenience yield, które w dużym uproszczeniu wiąże się z tym i z tego wynika korzyść posiadania tokenu obecnie niż po prostu kupowanie go w przyszłości. Także tak manewrowane są odpowiednie wskaźniki o tym decydujące, aby mimo tej inflacji występującej w projekcie posiadanie go już teraz było bardziej opłacalne niż kupowanie go w przyszłości. Oczywiście to wiąże się bezpośrednio ze stakingiem, gdyż tak jak teraz widzimy na ekranie, zgodnie z informacjami podanymi przez portal Staking Rewards, maksimum obecnie całkowita ilość stakeowanych tokenów Tezos to prawie 80%. Dodatkowo Tezos listowany jest na szeregu bardzo popularnych i dużych giełdach, jest również na mniejszych giełdach, także z jego nabyciem również nie ma problemu, co z kolei według mnie przekłada się na płynność tego projektu. Panuje takie potwierdzenie na rynkach finansowych, że płynność to wartość, dlatego jeśli by się tym kierować, to zdecydowanie można powiedzieć, że płynność w Tezosie występuje i oczywiście pozwala to na zwiększanie wartości tego tokenu. Liquid Democracy, tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo ciekawy artykuł o tym jest na portalu Medium, napisany przez Hive Commons, także również umieszczę link do tego artykułu pod filmem. W dużym uproszczeniu tłumaczy on właśnie zalety podejścia tego Liquid Proof of Stake nad takim typowym delegowaniem. Wyjaśnia, w jaki sposób to działa i dlaczego to miałoby tak naprawdę odnieść sukces w przyszłości. Takich kwestii bardziej wpływających na właśnie adopcję mamy tutaj dosyć interesującą stronę tezosprojects.com, na której wypisanych jest już ponad 1300 projektów, które zostały utworzone w roku 2019 i które wspierają cały ekosystem właśnie projektu Tezos. Są to wszelkiego rodzaju aplikacje, zarówno uruchamiane na głównym protokole w formie smart kontraktów czy zdecentralizowanych aplikacji, jak i projekty typowo edukacyjne, jak i narzędzia wspierające prace deweloperskie, portfele i wszelkiego innego typu właśnie komponenty, które rozbudowują cały ekosystem projektu Tezos. Kolejna bardzo istotna
kwestia dla Tezosa to cały Tezos Foundation, która publikuje regularne raporty. Z najnowszego wynika, że fundacja dysponuje środkami rzędu 635 milionów dolarów na moment wydania tego raportu. Także można powiedzieć, że Tezos jest dość bogatą instytucją, która na pewno posiada pieniądze na rozwój tego projektu. Posiada również pieniądze na bardzo ciekawy i coraz bardziej popularny ostatnimi czasy w świecie kryptowalut programy takie wspierające deweloperów. I tutaj również mamy taki program grantów, gdzie osoby chcące tworzyć coś swojego, coś własnego w oparciu o Tezos Protocol mogą zgłaszać taką inicjatywę, mogą zgłaszać takie pomysły i oczywiście po zatwierdzeniu będą one akceptowane i będą wynagradzane oczywiście w ramach ich rozwoju. Także to jest niezwykle istotne według mnie do zwiększania właśnie, zwiększania adopcji, ponieważ im więcej będziemy budować, inne osoby będą budować na tym projekcie, tym więcej będziemy mieli projektów, tym więcej będziemy mieć możliwości właśnie wejścia w projekt, więcej będzie można zweryfikować, na ile ten projekt jest przydatny. Także również myślę, że dosyć istotna kwestia. Warto tutaj prześledzić przede wszystkim zakładkę Grant Process, warto prześledzić zakładkę związaną z raportami, aby również pod względem tym typowo właśnie finansowym mieć możliwość weryfikacji tego, na co te pieniądze przez fundację są wydawane. A tylko przypomnę, że ICO projektu Tezos było jednym z bardziej udanych. Ze spraw takich typowo technicznych, Tezos, oczywiście pisany w języku OCaml, daje dostęp do języka Michelson, w którym możliwe jest tworzenie właśnie tych smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji. Mamy tutaj również możliwość korzystania z języka Lego, także tak naprawdę każdy, kto chciałby zacząć swoją przygodę z tym protokołem, ma taką możliwość. Tutaj nawet osoby posiadające umiejętność programowania w języku Python znajdą coś dla siebie i jak najbardziej będą mogły tutaj swoje umiejętności wykorzystać. Tezos Ukraine, czyli taka organizacja, społeczność związana z Tezosem na Ukrainie, również wydała ciekawy artykuł w tym zakresie. Dla osób chcących wejść w Tezosa dosyć poważniej, jest dostępny tutorial języka Michelson, który przeprowadza krok po kroku i wyjaśnia poszczególne niuanse tego protokołu w zakresie oczywiście tworzenia własnych rozwiązań, w zakresie zwiększania adopcji, ponieważ tutaj w świecie kryptowalut jest taka ciekawa sytuacja, że będąc inwestorem, będąc taką techniczną osobą, możemy według mnie jawnie, śmiało nazywać się inwestorami, ponieważ mamy bezpośredni wpływ na to, jak wartość tego projektu rośnie, nie tylko spekulując jego zasobami na wszelkiego rodzaju giełdach. Także jak najbardziej tutaj można w tę stronę pójść również i z projektem Tezos. Projekt Tezos również ma za sobą kilka mniej optymistycznych spraw. Na pewno jest to pozew sądowy, który zakończył się tym, iż Tezos zdecydował się zapłacić 25 milionów dolarów kary, ponieważ został uznany za security token, czyli token, którego wartość w czasie będzie cały czas rosła. Nie jest to zwykły utility token i tym samym może to również świadczyć o dojrzałości i o poważnym podejściu tej organizacji, fundacji Tezos do swojego projektu, ponieważ większość dotychczas znanych tego typu sytuacji kończyła się tym, że projekt taki się wycofywał. Tutaj chyba jeden z lepszych przykładów jest Telegram i jego token TON, który, jak wiemy, nie zdecydował się na opłacenie tego typu
właśnie Kary i w zasadzie można powiedzieć, że wycofał się z realizacji swoich pomysłów, natomiast tutaj Tezos przyjął to, opłacił, zmodyfikował i dalej funkcjonuje. Tezos również w ostatnimi czasy razem z kilkoma innymi firmami spotkał się z SEC-iem amerykańskim, oczywiście przed współpracę do Proof of Stake Alliance, która to organizacja również będzie stała za tym, aby ugruntować tego typu właśnie rzeczy związane z funkcjonowaniem projektów kryptowalutowych oraz ze zwiększaniem ich adopcji. Ostatnią stroną, jaką tutaj chciałem jeszcze przedstawić, a traktującą o projekcie Tezos, jest przede wszystkim Tezos Help i tutaj również w takim dosyć przyjaznym graficznie interfejsie użytkownika możemy się zapoznać z tym, co ten projekt ma sobą do zaoferowania. Wszelkie projekty, jakie są uruchamiane na tym protokole, również tutaj są wymieniane. Także to wszystko, jeśli chodzi o ten update z pola walki dla projektu Tezos. Myślę, że rozwój tego projektu idzie jak najbardziej w dobrą stronę i dobrze on rokuje na przyszłość. Zapraszam do uzupełniania tych informacji w komentarzach pod filmem oraz do zadawania pytań. Dziękuję, cześć.